Bardzo serdecznie witam na cotygodniowej konferencji prezydent miasta Słupska. Zaczynamy dzisiaj od podsumowania inwestycji, która budziła duże zainteresowanie, szczególnie środowiska kibiców piłki nożnej, a temat jest aktualny, bo jesteśmy w okresie święta piłki nożnej, jak niewątpliwie są Mistrzostwa Europy. My na stadionie na Zielonej, gdzie mamy nadzieję, że kiedyś zagra pierwszoligowa drużyna Gryfa Słupskiego o bardzo bogatej tradycji. Ta inwestycja modernizacji stadionu była długo wyczekiwanym projektem. Udało się to dzięki między innymi wsparciu ze środków budżetu państwa. Etapowaliśmy tę inwestycję, bo zależało nam na tym, żebyśmy zrobili już całościowo ten obiekt, który ma piękną historię i tradycję związaną przede wszystkim z piłką nożną, a dodatkowo usytuowany jest dzisiaj w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego ringu miejskiego, a więc świetnie skomunikujemy kiedyś kibiców z tym stadionem. Od początku za tę inwestycję odpowiedzialna była pani dyrektor Agnieszka Klimczak, szefowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, i jej oddaję dzisiaj głos, żeby móc podsumować tę inwestycję. Inwestycję, którą symbolicznie dzisiaj przekazujemy w ręce prezesa Słupskiego Gryfa, pana Mirosława Lewandowskiego. Szanowni Państwo, kiedy w 2017 roku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji przejmował stadion piłkarski Gryf, założyliśmy sobie, że przygotujemy bardzo odważną koncepcję rozwoju tego obiektu i na jej podstawie stworzymy dokumentację techniczną i będziemy to etapować. Nie mieliśmy jeszcze wtedy wiedzy o tym, jakimi środkami będziemy dysponować, ale rzeczywiście koncepcja, która powstała w listopadzie 2019 roku, pozwoliła na to, aby od 2020 roku przygotowywać dokumentację techniczną. I ja pokrótce przypomnę, że w pierwszym etapie powstało, przede wszystkim zaczęliśmy od ogrodzenia, bo obiekt był nieszczelny, był nieogrodzony. Zburzyliśmy stare wejście tutaj od ulicy Zielonej i Słonecznej i powstała nowa brama z bramkami wejściowymi umożliwiającymi dostęp do meczów już ligowych. W następnym etapie zaplanowaliśmy budowę zaplecza szatniowo-kontenerowego, bo wiedzieliśmy też o tym, że dzieci i młodzież, która tutaj trenuje, nie ma zbyt dobrych warunków do tego, aby się przebrać i korzystać z tego obiektu, stąd była potrzeba. I to też pozwoliło na to, żeby powstały nowe grupy szkoleniowe i obiekt zyskał jakby jeszcze większą możliwość rozwoju. Również w kolejnym tym etapie powstały nowe sektory dla kibiców, czyli przebudowane zostały te sektory za bramkami. Pamiętacie Państwo, one miały kształt taki, stadion miał kształt owalny, w tej chwili zyskał kształt stadionu piłkarskiego. Najważniejszym i trzecim etapem, na który wszyscy wyczekiwaliśmy i przede wszystkim kibice, to był ten etap, gdzie powstawały Jupitery. Pamiętamy akcję chcemy cztery Jupitery. Dzisiaj są już cztery Jupitery. Dodatkowo została zadaszona cała trybuna główna. No i uzupełnione zostały wszystkie ciągi komunikacyjne i cała infrastruktura stadionu. Mamy polbruki, mamy oświetlenie parkowe. Myślę, że jest to obiekt, na którym się dużo milej przebywa i też widzimy, że coraz więcej kibiców przychodzi na te mecze, bo po prostu jest przyjemniej. Z ciekawostek powiem, jest dokładnie 1470 miejsc na trybunach siedzących, 900 na trybunie głównej, a z takich obiekt jest dostosowany do organizacji meczów w trzeciej lidze już, więc mamy możliwość też oświetlenia i spełniającego normy. Cały projekt był zawsze opiniowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. To było też naszym założeniem i warunkiem od początku, więc jesteśmy przekonani o tym, że spełnia wszystkie najważniejsze wymagania. Natomiast chciałabym też powiedzieć co do najbliższych planów. Jeszcze w tym roku, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, dostosujemy obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy, która umożliwi na tą trybunę dostęp właśnie osobom z niepełnosprawnościami. Kończymy projekt techniczny na boisko drugie treningowe, które będzie bliźniaczym boiskiem do tego, które już istnieje. Ono również będzie oświetlone, będzie miało trybunę dla kibiców i będzie umożliwiało również organizację meczy w trzeciej lidze na murawie sztucznej, wtedy kiedy jeszcze będzie niedostępna ze względu na warunki atmosferyczne murawa główna. To jest coś, co kończymy.
i w kolejnym etapie będziemy się starać o to, żeby uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. To są takie nasze główne plany. Oprócz tego Słupski Ośrodek Sportu w Trwały Zarząd otrzymał działkę sąsiednią, którą również będziemy się starali adoptować na parkingi i na to, żeby kibice, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na obieg, mieli gdzie parkować samochody, ponieważ ze względu na budowę ringu będzie to wkrótce mogło być już utrudnione. Tak więc plany mamy ambitne, chcemy ten obiekt rozwijać i liczymy na to, że będziemy mieli taką możliwość. Powiem jeszcze, że cała inwestycja kosztowała 10 milionów 700, z czego 35% to jest budżet miasta, 65%, czyli ponad 7 milionów to są środki zewnętrzne pochodzące z budżetu państwa. Tyle na dzisiaj jakby wydaliśmy na ten obiekt i możemy się cieszyć z tego, co zostało tutaj zrealizowane. Pozostaje nam tylko odpalić Jupitery. Kiedy? Pozostaje jeszcze zapytać pana prezesa, jak się korzysta z takiego obiektu, z poprawioną infrastrukturą. Na boisku wyniki są, na trybunach tutaj pani mówią, że przybywa kibiców. My jako Gryf Słupsk, główny użytkownik tej infrastruktury, naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, bo jest niesamowita poprawa, jak było. Też mamy doświadczenie z mniejszych klubów, to tego czegoś nie było. W tej chwili przybywa kibiców przede wszystkim. Ta popularność piłki nożnej oprócz mundialu to jeszcze dodatkowo w Słupsku też troszeczkę jest rozpowszechniona i można z meczu na mecz obserwować, że tych kibiców jest coraz więcej. No pewnie też dlatego, że wyniki są. No, rok temu jeszcze w dziwnej sytuacji byliśmy, bo walczyliśmy do ostatniego meczu o utrzymanie w czwartej lidze. W tej chwili jest podobna sytuacja, tylko walczymy o awans do trzeciej ligi, także do ostatniego meczu, który się odbędzie w sobotę. No, infrastruktura jest mega, wiadomo, dla nas, jak klub się rozwija i dzieci przybywa, to ciągle jest mało, ale są plany, także wiemy, że na pewno tutaj będzie nam coraz lżej te dzieciaczki trenować, szkolić. I myślę, że też kibice na trzecią ligę będą przyjeżdżać w większej ilości, to też pewnie będą zadowoleni. Zanim oddam głos dalej prezesowi, żeby nas zaprosił na pewne wydarzenie, to chcę powiedzieć i publicznie podziękować. Bo myślę, że gdyby nie Mirek Lewandowski, którego poznałam 2 lata temu, jako dosyć nieśmiałego wtedy jeszcze działacza, który postanowił pewne doświadczenia wcześniejsze na grunt słupski przenieść, to gdzieś byłam przekonana, że te doświadczenia i sukcesy także z Krzysztofem Millerem są gwarancją, że trudna atmosfera w klubie, bo ona wtedy była bardzo trudna, ma szansę naprawienia. Wspólnie z Rafałem Szymańskim, pełnomocnikiem prezydenta do spraw sportu, daliśmy wiarę, że warto pomóc temu nowemu Gryfowi. I to, co robi prezes z zarządem i wszyscy zgromadzeni wokół klubu, jest naprawdę optymistyczne. Bo to, że jest więcej kibiców, to także dlatego, że zawodnicy wychodzą na ulice miasta z zaproszeniami do udziału. Robią swoiste happeningi, żeby pokazywać się, że są w mieście i zapraszają na te mecze, na które i tak bilet trzeba kupić. Fajna idea, żeby koszykarscy kibice, którzy już nie mieli szansy być na play-offach, bo nie było play-offów, mogli za 50% z tego biletu, który kupili, wejść na mecze Gryfa piłkarskiego. I wreszcie, co cieszy, całe mnóstwo imprez, które organizuje Gryf dla dzieciaków. To są pikniki rodzinne, dwukrotne w tym roku, gdzie grają w piłkę przedszkolaki. Słuchajcie, takich emocji i przedszkolaków, i rodziców, i dyrektorów przedszkola to już dawno nie widziałam. To są te rzeczy, które upowszechniają piłkę nożną, nie tylko od razu mundial. Bardzo dziękuję publicznie, więc te symboliczne ręce oddaję, chociaż pan prezes wie, że nie tylko Gryf Słupski będzie z tego stadionu korzystał. Tak, na pewno turnieje, tak jak pani prezydent powiedziała, ostatnio mieliśmy w niedzielę kolejny turniej Energa Cup 2, który się odbył, rocznik 2014-2016, dużo drużyn przyjezdnych, ładnie wyglądało to wszystko, super organizacja, pogoda przede wszystkim dopisała i wydaje mi się, że będziemy to powtarzać cyklicznie. A teraz, żeby przed tym meczem się przygotować, nie mówię o piątkowym, gdzie będzie Polska grała, ale naszym gryfowskim z Kwidzyniem w sobotę. Po całej imprezie, która się tam odbędzie, wracamy na stadion o godzinie 20:30 około. Będzie może to być 21:00, 20:30. Wtedy zapraszamy wszystkich, będzie podziękowanie dla drużyny, zaprezentujemy całą drużynę przy Jupiterach, w końcu będziemy mogli odpalić te wymarzone Jupitery, które już są, bo w tej chwili nie mieliśmy okazji, mecze były szybciej prowadzone.
Także tutaj jest plakat, który stworzyliśmy, który będzie można przyjść na oficjalnie na godzinę 20:30 na stadion na Zieloną. Będzie impreza, będą food trucki, będziemy chcieli ten dzień dokończyć z kibicami jak najdłużej. I oczywiście odpalić Jupitery. A mecz w sobotę, przypomnijmy, z kim i o co? Mecz w sobotę, godzina 15 w Kwidzynie z Suprom Kwidzyń o awans do trzeciej ligi. Musimy wygrać lub zremisować, także mamy troszeczkę lepiej niż Jaguar. Kwidzyn czy Kwidzyń? Kwidzyn. Te Jupitery umożliwią organizowanie spotkań również po zmroku czy wieczorem. To był duży problem w poprzednich sezonach, w poprzednich latach? No, może nie był taki wielki problem, bo dogadywaliśmy się z drużynami przeciwnymi, żeby te mecze się odbywały szybciej, ale sami z doświadczenia wiemy, że na przykład taki mecz, który miałby się odbyć w sobotę o godzinie 15, a o godzinie 20, no to większa rzesza kibiców przybędzie, ludzie pracują jeszcze wcześniej do południa, także to będzie na pewno udogodnienie. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy ciągle w temacie piłka nożna. Kibice polscy żyją futbolem i mistrzostwem Europy. Po pierwszym meczu Polska z Holandią, nawet jeżeli przegranym, jednak nastroje nam się wyraźnie poprawiły, bo mamy takie chyba wszyscy wrażenie, że rzeczywiście drużyna jest dobrze przygotowana, że jest pewna odnowa, że jest jakaś większa energia. I dlatego zainteresowanie mundialem coraz większe. Dlatego chciałam poinformować, że postanowiliśmy znaleźć środki przy udziale, od razu muszę powiedzieć, zewnętrznych, ale życzliwych partnerów, żeby zrobić na stadionie na Zielonej strefę kibica. My nie mamy takiego miejsca jak Amfiteatr Koszaliński, ale myślimy, że stadion taką rolę może spełnić. Dlatego informuję, że mecz Polska-Austria możemy oglądać wspólnie tutaj, na stadionie przy ulicy Zielonej już w piątek. Będziemy mieli duży telebim, ale o tym powiedzą moi współpracownicy i zaprzyjaźnieni. I mamy też taką nadzieję, że ta strefa będzie trwała długo, bo wierzymy głęboko, że Polska z grupy wyjdzie. Zapraszam Dagnę Maśnicką i Maćka Boka. Maciek Bok, znany DJ, ale nie tylko, organizator wielu eventów i wspólnie postanowiliśmy wzmocnić siły organizacyjne i finansowe i tę propozycję dla kibiców przedstawić. Szanowni Państwo, tak jak tutaj przed chwilą prezes Lewandowski, pani prezydent zapowiadali, że stadion będzie wykorzystywany nie tylko do rozgrywek i już najbliższa okazja w piątek, strefa kibica. W sumie namowa trochę i pomysł też Maćka, który chyba też jest kibicem. Postanowiliśmy wykorzystać jego gdzieś tam możliwości i dzięki partnerom uda się zakupić licencję do końca mistrzostw, wynajmiemy telebim i zapraszamy wszystkich do udziału z nami, do kibicowania. Nieodpłatnie oczywiście będzie strefa gastronomiczna obok. Postaramy się zapewnić Państwu jakieś dodatkowe atrakcje, tak żebyście mogli przyjść z najmłodszymi kibicami. No i trzymamy kciuki, żebyśmy przeszli dalej i tak jak pani prezydent wspomniała, wyszli z grupy. Wtedy mamy nadzieję, że ta strefa kibica potrwa do końca mistrzostw. Czyli na początek to jest tylko piątek? Na początek tak, na początek tylko piątek. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No to pierwsza taka nasza strefa. No też technicznie to jest dla nas wyzwanie, bo już mało czasu trochę zostało. Będziemy tutaj pod zadaszeniem, więc niegroźne są, mamy nadzieję, warunki atmosferyczne, chociaż piątek się zapowiada dobrze z tego, co widziałam. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jeżeli będzie dopisywała publika, to wierzymy, że uda się zrobić kolejny mecz wspólnie, żebyśmy mogli kibicować. Czyli mówiąc krótko, jak nie będzie zainteresowania, to nie będzie kolejnej strefy kibica. No też, no na pewno to od tego zależy, bo robimy to dla kibiców. Pamiętajcie, że to w ogóle koszty są potężne. Zdobycie licencji na całym mistrzostwie, to takie procedury, łącznie z tym, że gdybyśmy mieli taką naprawdę prawdziwą strefę kibica, powiedzmy z piwem, to jeszcze UEFA określa nam, jakie piwo możemy, a jakie nie sprzedajemy. Więc trochę ograniczamy się na miarę takich właśnie możliwości pewnego omijania strasznie trudnych procedur i robimy to własnym sumptem, o czym Maciek Bok. Ważne odnośnie organizacji tego miejsca, w którym będziemy mogli wspólnie obejrzeć mecz, to był niedzielny mecz. No bo po prostu nasi reprezentanci, w mojej opinii, zagrali tak dobrze jak nigdy, albo
Albo bardzo dawno, może ja bardziej. Tak, tak, lepiej, panie tak, tak, to. To bo... Najlepiej od kiedy ja pamiętam. O, tak mi się uda powiedzieć. Oczywiście wolałoby się 1-0 w tak zwanym michniewiczowskim stylu, natomiast według mnie nie ma wstydu odnośnie tego, co nasi reprezentanci zaprezentowali. No i tak niedzielna noc to była w mojej głowie taka duża burza. Fajnie by było w dużych warunkach, w fajnym miejscu obejrzeć to wspólnie i kibicować. W poniedziałek to było sporo telefonów i taka prawdziwa burza telefonów i oczywiście pani prezydent, pani Dagna, pani dyrektor, jak zwykle otwarte na tego typu inicjatywy i dzięki temu wspólnie będziemy mogli obejrzeć mecz w jak największym gronie, w jak największej frekwencji, kibicować polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że z Austrią wygramy, później przynajmniej zremisujemy z Francją i będziemy szukać możliwości na to, żeby wspólnie całe mistrzostwa razem z naszą reprezentacją przeżywać na stadionie Gryfa. Od której strefa kibica? Od 17 będzie otwarcie bramek, tak żeby można już było tutaj zasiąść i sobie miejsce zająć. Strefa gastronomiczna będzie, natomiast wydzielona tam trochę niżej poza strefą, tą stricte kibica, ale będzie. Tak jak zawsze, jak na każdym meczu, strefa gastronomiczna będzie tam przy wejściu. Myślę, że z bardzo dobrym jedzeniem i napojami niegazowanymi, natomiast piwo może być. Będzie. Proszę Państwa, natomiast pamiętajmy o tym, że warunki techniczne tutaj są średnie, ponieważ jeżeli będzie bardzo intensywne słońce, to też nie będzie najlepiej, ale mamy telebim maksymalnie duży, jak na to, co mogliśmy zdobyć, 15-metrowy, czyli tak to, ta oglądalność będzie chyba dobra. Będziemy się pewnie posiłkowali jeszcze innymi informacjami, jak gra. Zachęcamy, zapraszamy bardzo serdecznie. Stadion przy ulicy Zielonej, właśnie oddany po długiej modernizacji. Maciek Bok i Dagna Maśnicka i ja. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Zaczynamy o 17. Najważniejsze rzeczy zaczną się o godzinie 18, bo przychodzimy, mam nadzieję, w dużej ilości osób oglądać wspólnie mecz Polska-Austria, ale przed będziemy starać się zapewnić kilka dodatkowych atrakcji. Nad tym pracujemy, czasu mało, ale będziemy starać się, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne wydarzenie. No a o 17 troszeczkę muzyczki przed meczem. Czy na pewno dobra muzyka? Przygotowujemy tak, tak. sobie szaliki, gadżety z narodowymi emblementami. Poczekaj, malujemy sobie twarze, a jak nie, będzie można kupić. Będzie można kupić właśnie te polskie gadżety, żebyśmy tutaj stworzyli taką silną tą strefę kibica, biało-czerwony. Koniec piłki nożnej na dzisiaj, proszę Polska. Państwa. Polska! Proszę Państwa, bardzo lubię, kiedy Słupszczanie promują miasto Słupsk także w sferze edukacyjnej poza granicami Słupska. I dlatego z wielką przyjemnością pragnę zaprosić teraz dwie osoby. Panią profesor Tamarę Kropiowską. Tamara Kropiowska była nauczycielką drugiego LO, jest i pozostanie zawsze nauczycielką biologii, wybitną nauczycielką biologii. Nauczycielką, która ma swoją historię nie tylko w dziejach drugiego LO, które będzie w tym roku obchodziło 75-lecie, ale przede wszystkim w pamięci uczniów, których setki wysłała w świat, a dzisiaj bardzo często są lekarzami, biotechnologami, więc pani profesor Tamara Kropiowska jest spokojna o to, że zawsze jakby miała potrzebę zdrowotną, to trafi w dobre ręce swoich dawnych wychowanków. Pani Tamara Kropiowska od bardzo, bardzo wielu lat, właściwie od początku, brała jako nauczyciel udział w pięknym, niezwykle prestiżowym konkursie, który powstał 25 lat temu w Gdańsku. A konkurs dotyczy uhonorowania, docenienia przede wszystkim uczniów za ich osiągnięcia edukacyjne w zakresie szeroko pojętych nauk biologicznych. Konkurs był dedykowany dla uczniów szkół średnich, głównie dla liceów ogólnokształcących. Został stworzony przez pana profesora Piotra Dominiaka, profesora Politechniki, kiedy zmarła jego żona. Małgorzata Dominiak zmarła 27 lat temu, była nauczycielką biologii i wielką pasjonatką. I Piotr Dominiak pomyślał, że chciałby nie tylko ocalić pamięć swojej żony nauczycielki, ale także chciał, żeby ona żyła w pamięci uczniów, którzy pójdą tym śladem pasji biologicznej. I ten konkurs stworzył, on jest współfinansowany przez Rotary Klub Słupsk Gdynia, Sopot, Gdańsk. W tym roku odbyła się 25. edycja tego konkursu, bo taki jubileusz śmierci pani Małgorzaty Dominiak. Zawsze bardzo piękna uroczystość w Ratuszu Staromiejskim. Byłam zaproszona na tę uroczystość z jednego powodu, że główną laureatką tegorocznego konkursu edycji jest Juliana Koneczna, absolwentka pierwszego liceum, która wcześniej była nagradzana w tym konkursie, ale tym razem nagrodą najważniejszą, tą główną, to jest nagroda finansowa. A pani Tamara Kropiowska
została wyróżniona jako jedna z trzech nauczycieli z województwa pomorskiego specjalnym medalem za to, że w tych edycjach 25 wziął udział 200 uczniów z Pomorza, ale aż 56 uczniów to są ludzie ze Słupska. Wśród nich 46 to są uczniowie pani Tamary Kropiowskiej. Słupsk jest na drugim miejscu. Pierwsze miejsce, 87 uczniów, to są laureaci z gdańskich szkół. My jesteśmy na drugim miejscu, a Gdynia jest na pierwszym miejscu, Słupsk na drugim, a Gdańsk z dużo mniejszą ilością, 35 laureatów, na miejscu trzecim. Ta uroczystość była szczególna, było mi bardzo miło i chciałam dzisiaj po prostu światu pokazać. Te dwie dziewczyny, panią Tamarę Kropiowską, która nam dzisiaj powie, skąd ta pasja do uczenia biologii i kontynuowania tradycji nauczycielki biologii, nawet na emeryturze. Możemy troszkę, tak. Bo za chwilę panie spadną. Dobrze. Pasja po prostu się obudziła sama. Nauczycielem zostałam z przypadku, biologiem też z przypadku. Szukałam swojego miejsca w różnych dziedzinach. Na szczęście dość krótko. Także dosyć wcześnie zaczęłam moim uczniom mówić, że na szczęście dla nich polubiłam biologię i polubiłam uczyć. No i tak to jest. A to, że tylu laureatów jest z tej szkoły, to po prostu tacy przychodzą, czy pani umie nauczyć? To znaczy z tej nauczyć? Szkoły. Oczywiście najwięcej było z drugiego liceum, bo tam pracowałam najdłużej, ale i z piątego, gdzie pracowałam, no i Julkę, gdzie poznałam już poza szkołą. Moi uczniowie pytani o to w Warszawie, kiedy wyjeżdżali, no po kilka osób z jednej klasy na Olimpiadę Centralną, to mówili, że to dzięki ciastu cytrynowemu, które im piekę. Ale to oczywiście żart. Zaczęło się od ciężkiej pracy, a potem to już właściwie jest łatwiej, bo uczniowie przychodzą, uczą się od siebie nawzajem, czerpią no, z tej tradycji w sumie, która się zrodziła. Jak już się nauczą tej biologii od pani, to potem idą dalej? Idą dalej w różne strony. Tu na przykład profesor Dominiak w Gdańsku czytał dwa maile od byłych laureatów, którzy nie mogli być. Jeden, bo miał daleko, bo z Harvardu, jeden z Monachium, gdzie na jakimś stażu. Więc są w różnych częściach świata, różnych częściach Polski i wykonują zawody, no głównie, tak jak mówiła pani prezydent, głównie są lekarzami, ale naukowcami, są nauczycielami, ale są też wspaniałymi rodzicami, czym też się chwalą i są dumni. Więc... A ta biologia jest z nimi? Biologia jest. Kochani, pozwólcie, że tak symbolicznie, bo byłam na tej uroczystości, miałam drobiazgi list, ale dzisiaj chciałam kwiatami. Nauka lubi kwiaty, biolodzy lubią kwiaty. Pani profesor, naprawdę to wielka duma i radość, kiedy się okazuje, że Tamara Kropiowska jest tym nauczycielem, która wpisuje swoją historię tylko w Słupsk, ale także w tradycję wyjątkowego, bardzo trudnego konkursu. A powiem tylko, że przez te 25 lat na ten konkurs wydano kilkaset tysięcy złotych, bo laureaci otrzymują bardzo konkretną gratyfikację finansową, opiekunowie nie. Więc dzisiaj symbolicznie, a czasami słowo ważniejsze od pieniądza, mam nadzieję, pani profesor, wielka radość i duma. Dziękuję bardzo serdecznie. Do Julii mam pytanie, jeśli można. Co takiego zrobiłaś, żeby sobie zasłużyć na tę główną nagrodę? Czy to są tak trudne rzeczy jak zawsze? Oj, to jest trudne pytanie, ale przede wszystkim myślę, że dzięki profesor Kropiowskiej zaciekawiłam się biologią, zafascynowałam się tą piękną nauką, która stała się taką niezwykłą klepaniną jak w szkole, tylko naprawdę czymś interesującym. Poszłam w drogę staży naukowych, wygrywałam olimpiady międzynarodowe i krajowe. Stało się to po prostu czymś nie takim zwykłym, ale już w pewnym sensie taką moją częścią życia, po prostu pasją, która zaczęła przynosić pewnego rodzaju owoce. A co zrobiłaś na ten konkurs? Na ten konkurs wysłałam jakby sprawozdanie z moich dotychczasowych osiągnięć i było to właśnie między innymi zajęcie czwartego miejsca na świecie w Międzynarodowej Olimpiadzie Neurobiologicznej, pierwszego w Europie, plus z lat poprzednich osiągnięcie również w olimpiadach, ale również odbycie stażu naukowego w kierunku badań nad LAS w Nęckim, jest to ośrodek Państwowej Akademii Nauk. Kiedy matura? Już była w kwietniu. I co teraz? W maju. teraz wakacje, trochę odpoczynku, trochę wyjazdów i później do Gdańska na Uniwersytet Medyczny. Mhm. Proszę Państwa, Julka jest absolwentką pierwszego ELO. W tym roku
jak wiecie, już dostała dyplom na różne uczelnie, mogła sobie wybrać w drugiej klasie, będąc, bo była laureatką różnych olimpiad. Najbardziej mi imponuje chyba jej sukces w olimpiadzie o mózgu człowieka, bo to jest ciągle potężne pole do penetracji. Mam nadzieję, że kiedyś powiesz nam, jak ten mózg wykorzystać więcej niż w 12%, bo średnio ponos tylko w 12% populacja ludzka wykorzystuje mózg. Co się stanie, jak zacznie w 50%? Żebyś zawsze pamiętała, że ze Słupska do tego drobiazgu, co dostałaś, to na wakacje masz Gryfa Słupskiego z poczuciem dumy. Bardzo dziękujemy naprawdę i gratulujemy najserdeczniej. I powiem wam anegdotę. Pani profesor, kiedy napisałam na Facebooku o tym konkursie, o sukcesach waszych, odezwał się doktor Lewandowski. To jest kardiolog, który niedawno uzyskał tytuł doktora z takiej bardzo polskiej specjalizacji i opowiedział mi historię. On był także laureatem tego konkursu Małgosi Dominiak. Chodził do liceum, nie wiem, czy w Gdańsku, czy w Gwidzynie, w każdym razie poza Słupskiem. Jego żona, która jest psychiatrą, czy będzie psychiatrą, ma różne specjalizacje, jest lekarzem chyba rodzinnym w tej chwili, była absolwentką drugiego ELO i uczennicą pani Tamary Kropiowskiej i też była laureatką tego konkursu. W ogóle o tym nie wiedzieli i nie rozmawiali, kiedy się poznali. Przypomnieli sobie o tym, że brali udział w konkursie Małgosi Dominiak, kiedy przypomnieliśmy panią Tamarę Kropiowską, więc historia jest w ogóle piękna. Nie mówię, że biologia połączyła tę parę, ale na pewno odegrała mi też bardzo ważną rolę i pani też. Bardzo dziękuję i gratuluję dziewczyn. Dobrych wakacji. Ale chemia była, dzięki. Chemia tej... była, tak. Biologia lubi chemię. Bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Odpoczywajcie. Zapraszam teraz dwie dziewczyny, które tańczą. Martyna Kamińska i Ania Tates. Przede wszystkim Martyna Kamińska, która kilka lat temu stworzyła pomysł na to, żeby jeden z najbardziej takich płynnych ruchów w tańcu wykorzystać, a te umiejętności mają przede wszystkim kobiety, panowie, i założyła szkołę tańca Salsa. Jest w tej szkole kilkaset już chyba osób, przynajmniej powie, ile się przewinęło przez Salsę, choć Martynko bliżej. Ostatnio wyjechały na kolejne mistrzostwa i o tym powie Martyna, z jakimi efektami wróciły. Ale to, co było przecudne, to kiedy postanowiła zrobić zakończenie sezonu i pokazać ten taniec w fabryce dawnym, fabryce Famarolu, to na tę prezentację Salsy przeszło 400 osób. Miejsca nie było dla wszystkich, to znaczy o pewnej popularności tego, że taniec rzeczywiście jest niezwykle popularny, ale to jest sprawa Martyny Kamińskiej, która ten taniec upowszechniła. O sukcesach. Tak jest. Drodzy Państwo, ode mnie będzie krótko, bo zdecydowanie wolę tańczyć niż opowiadać. Ale tak, w przeciągu ostatnich kilku tygodni miałyśmy przyjemność i odwagę wziąć udział w Mistrzostwach Świata w Federacji World Artistic Dance Federation, gdzie z jedną z moich grup, które prowadzę, zdobyłyśmy trzecie miejsce. A w zeszłym tygodniu byłyśmy na Mistrzostwach Europy i otwartych Mistrzostwach Polski, również tej federacji. Tym razem zaprezentowały się dwie grupy taneczne prowadzone przeze mnie. I w piątek podczas Mistrzostw Europy dziewczyny zdobyły podwójne złoto, obie grupy. A w sobotę podczas otwartych Mistrzostw Polski zdobyłyśmy pierwsze i drugie miejsce, więc wróciłyśmy z workiem pucharów i medali. To są grupy wiekowe? Dzieci? Czy dorosłe? To są dorosłe kobiety. Tak, to są dorosłe kobiety. Jeśli chodzi o granicę wiekową i dolną i górną, nie mamy takich. Tak więc przyjmujemy panie w różnym wieku bez względu na ograniczenia. Dziewczyny trenują ze mną już jedna grupa ponad 2 lata, druga grupa zaczęła swoją przygodę w zeszłym roku. No i tak jakoś fajnie nam się pracuje, ciężko, intensywnie i gdzieś tam przeradza się to w sukcesy, tak. To jest sposób na życie? Wasz, instruktorów, podopiecznych, tancerek? Mój tak. Myślę, że dziewczyn również staje się to dużą częścią ich życia, bo oprócz treningów są to przyjaźnie. Jest to spędzanie czasu na treningach, a tych treningów, wierzcie mi Państwo, że przed zawodami jest dużo, potrafi być ich nawet 4-5 w tygodniu, po 2 godziny. Więc jest to duże poświęcenie, jest to duży wydatek i energetyczny, i czasowy, co pewnie mogą powiedzieć rodziny dziewczyn, które są zaangażowane w projekt.
No ale jak widać, stało się to gdzieś tam nieodłącznym elementem naszego życia i myślę, że już tworzymy taką naprawdę zgraną rodzinę taneczną. To było zawody, gdzie tańczyłyście grupowo, czy w tych grupach były też pokazy indywidualne? Nie, to były zawody grupowe. W pierwszej formacji było 14 uczestniczek, w drugiej było 20. Zresztą oba pokazy będzie można obejrzeć podczas urodzin ratusza, bo zaprezentujemy je na scenie. Więc to były konkursy grupowe. To były silnie obsadzone konkursy? Tak. Było ponad 1000 zawodników z całej, na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata również. Więc w naszej kategorii w Polsce się odbywały te zawody i jesteśmy krajem, który najprężniej działa, jeśli chodzi o kategorię Masters, czyli kategorię powyżej 34 roku życia. I w tejże kategorii zdobyłyśmy tytuły. Jak się okazuje, duszę mamy latynoską, a nie tylko słowiańską. Martynko, taniec lubi kwiaty, kwiaty lubią taniec. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, dumni. Dlatego, że to rzeczywiście pytał pan redaktor Tusek, czy to jest pomysł na życie. Otóż jak jestem czasami na pokazach, to widzę, że tam jest mnóstwo osób w granicach 50, 40 i powyżej 50 lat życia. To są osoby, które nigdy nie tańczyły wcześniej, bo dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mamy wiele zespołów formacji tańca dziecięcego. Zobaczcie, mamy dużo takich grup tanecznych. Natomiast pani Martyna pomyślała, że da perspektywę dla kobiet 30+, a najstarsza uczestniczka ma lat? 63. I wiecie, co daje jeszcze ten taniec? Takie poczucie w ogóle fajnej wspólnoty w pięknych strojach, ale myślę, że daje takie poczucie jeszcze jedno, takiej kobiecości, bo kto ogląda te dziewczyny tańczące? Często ich partnerzy i mężowie. Gdybyście widzieli poczucie dumy w oczach tych panów, nie zazdrosnych, bo one tańczą same, tylko kobiety, więc nie zazdroszczą partnerów, to dodatkowo satysfakcja. Gratuluję, proszę, wspieramy salsę jak możemy, cieszymy się bardzo z tych sukcesów, Martyna. 30 będzie można nas podziwiać. Tak, 30 na Święcie Ratusza zapraszamy na pokazy Casa Salsa, Martyna Kamińska i Kobiety Słupskie. Proszę Państwa, skoro mówimy o konkursach, a także dużo o kobiecości, zupełnie Dzień Kobiet nam się zrobił, to zapraszam teraz Darię Treder, szefową PIK Bazy, Częstszego Punktu Interwencji Kryzysowej dla Kobiet Potrzebujących Pomocy, ażeby powiedziała o kolejnej formie propagowania wiedzy, jak przeciwdziałać przemocy. Tym razem konkurs, który wymyśliły dziewczyny i właśnie ogłaszają jego wyniki. Tak, jestem koordynatorem punktu interwencji kryzysowej przeciwdziałania przemocy domowej nie tylko dla kobiet. Każdy, kto doznaje przemocy, może się do nas zgłosić. To taka pierwsza informacja. Rzeczywiście w tym roku, właściwie to już w zeszłym roku, tylko nie było funduszy, w tym roku udało nam się ogłosić i zorganizować konkurs w ramach takiej akcji społecznej Otwórz Oczy. Konkurs polega na stworzeniu graficznego projektu, który w ramach nagrody zostanie umieszczony w przestrzeni miejskiej na billboardach i będziecie Państwo mogli, zresztą wszyscy mieszkańcy będą mogli, poruszając się po mieście, te prace zobaczyć. To są prace na temat w ogóle informujące o tym, że pomimo tego, że o tym się nie mówi, to ta przemoc istnieje, że przemoc karmi się milczeniem, że trzeba reagować, ale też trzeba przyznawać się do tego, że tej przemocy się doznaje. Więc te prace, które laureatki przygotowały, to są właśnie prace mówiące o tym, że można szukać pomocy, że trzeba reagować, że w sytuacji, kiedy doznajemy przemocy, jest taka możliwość, żeby uzyskać pomoc i z tej przemocy, z tej sytuacji przemocowej wyjść. I tutaj laureatkami tego konkursu zostały, zapraszam dziewczyny w ogóle, chciałabym, żeby zaprezentowały też swoje prace, ponieważ są piękne. Mamy 3 wyróżnione prace. A ile wpłynęło? Wpłynęły 3 prace. Niestety tylko 3, chociaż staraliśmy się ogłaszać to bardzo szeroko. Wszystkie szkoły średnie dostały informacje, natomiast były 4 dziewczyny chętne do wzięcia udziału w konkursie. Dlatego wszystkie prace są wyróżnione, wszystkie prace są nagrodzone. Pierwszą nagrodę otrzymały zespołowo Oliwia Eismont i Wiktoria Wyszecka i to jest właśnie ta praca. Gratulujemy serdecznie. Z drugiego liceum. Jesteśmy razem w klasie. Drugą nagrodę otrzymała Laura Falińska. To jest praca o tym właśnie, żeby reagować. Skąd jesteś? Z której szkoły? Jestem z pierwszego LO.
I trzecią nagrodę otrzymała praca własnoręcznie wykonana w całości. I to jest praca Magdaleny Maciejuk. Magda, z której szkoły jesteś? Drugie ELO. I właśnie te prace już niedługo, myślę, że w okresie wrzesień, październik, listopad, pojawią się na billboardach w przestrzeni miejskiej. W związku z tym kierowcy, przechodnie, piesi, każdy będzie mógł tą pracę zobaczyć i przypomnieć sobie o tym, że należy szukać pomocy, że należy reagować i że też my budujemy w Słupsku, staramy się budować sprawny system przeciwdziałania przemocy. To o tym świadczy, że to jest skuteczne również to, że coraz więcej osób się do nas zgłasza, ponieważ co roku mamy więcej nowych klientów, co wcale nie świadczy, że eskaluje przemoc, tylko raczej jesteśmy przekonani o tym, że po prostu osoby, które się do nas zgłaszają, one wiedzą, że mogą się do nas zgłosić. Także ja przypominam, jest punkt interwencji kryzysowej przeciwdziałania przemocy PIK-Baza na ulicy Jana Pawła II, 1, na 6 piętrze. Tam w każdej chwili, jeśli wiecie, że ktoś doznaje przemocy, albo sami doznajecie przemocy, albo macie takie podejrzenie, że to może być przemoc. Czasami osoby nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że to, czego doświadczają, to jest przemoc. Więc zachęcamy do tego, żeby do nas przyjść, porozmawiać, zapytać, skonsultować i uzyskać pomoc. Wszystkie te trzy prace będą na billboardach? Tak, wszystkie trzy prace będą na billboardach. Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć o tym? No, bo musimy być świadomi właśnie tego, że przemoc istnieje i nie możemy być obojętni. I jeśli widzimy właśnie, że ktoś jest świadkiem przemocy, to powinniśmy na to reagować, a nie tak jak no, właśnie przedstawiłyśmy na plakacie, przechodzić obojętnie. I no, to, że coś nas nie dotyczy w 100%, to nie oznacza, że powinniśmy nie reagować na to. Przedstaw się, poproszę. Olivia Eismont. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny, i bardzo się cieszę, że macie sobie taką wrażliwość, że o tym chcecie w sposób artystyczny mówić. Życzę wam tego, żebyście były zawsze silne, asertywne i mówiły nie wtedy, kiedy kogokolwiek, albo was, albo osoby, które widzicie, dotyka przemoc. To bardzo mądre. Pani dziękuję prezydent. Pani. Nagrody. Ja proszę, żeby wręczyć nagrody. Okay. Na wierzchu jest pierwsza, pod spodem jest druga. Słuchajcie, możecie poszaleć w jantarze. Bardzo się cieszymy. I jeszcze inne przyjemności. To dla was pierwsza nagroda. Nagrody są finansowe w postaci voucherów i to są niebagatelne kwoty, bo mamy pierwsze miejsce 1000 zł, drugie 700 i trzecie 500. Czyli na wakacje, dziewczyny, nowe stroje kąpielowe, jak znalazł. Bardzo dziękuję naprawdę, Dario, bo to są ważne rzeczy, które robicie, niby takie lajtowe, ale to nieprawda, bo słowo i obraz dzisiaj szalenie działają, mają moc. Niechaj mają ja moc. Ja myślę, że to jest w ogóle taka oryginalna forma. One są trochę inne niż zwykłe billboardy, więc myślę też, że przykuje uwagę. Kontynuowali. Jak długo one powiszą? Dwa miesiące. Planujemy, że dwa miesiące będą wisiały. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo, gratuluję i zapraszam dla równowagi, żebyśmy powiedzieli o tym, co jest także twardego w Słupsku. Dyrektora Tomasza Orłowskiego, zanim jeszcze wrócimy do innych bardzo ciekawych propozycji, a anegdotycznie. Pani Tamara Kropioska, już kiedy zeszła z wizji u was, powiedziała, że jest także uczestniczką szkoły salsa i tańczy u Martyny Kamińskiej salsę. Więc słuchajcie, wybitny mózg także proponuje tańczyć. Panie dyrektorze, najnowsze informacje na z placu budów. Jasne. Z placu budów to zaczniemy chyba od ringu, tak? Najbliższa tutaj, bo w bezpośrednim sąsiedztwie. Prace w tej chwili toczą się praktycznie na całej blisko 5-metrowej długości połączenia. Przy czym najbardziej zaawansowane są na tym odcinku, można powiedzieć, końcowym, czyli od ulicy Bohaterów Westerplatte do ulicy Hubalczyków. Tutaj do przyszłego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Alukny Emelianow wykonane już zostały wszystkie roboty ziemne, zostały wykonane także podbudowy. W tej chwili wykonywane są już tam krawężniki i przyszłe jezdni oraz ciągu pieszo-rowerowego. Wykonywane są także już instalacje elektryczne pod oświetlenie. Wykonywany jest kanał technologiczny. Na kolejnym odcinku, czyli od Alukny Emelianow do Hubalczyków, tutaj już zakończyły się roboty ziemne i w najbliższych dniach też będą tutaj już ustawiane krawężniki pod nową drogę. Następnie mamy odcinek do ulicy Arciszewskiego. Tutaj są zaawansowane roboty ziemne i przebudowy kolidujących instalacji. Ten pierwszy odcinek, o którym mówiłem, to jest w terenie dziewiczym, więc tutaj tych kolidujących instalacji nie było. Kolejny odcinek to już roboty zarówno w zakresie gazownictwa, ciepłownictwa, energetyki, jak i wodociągów, no ale tutaj te prace też systematycznie postępują.
Między ulicą Marciszewskiego a rzeką tutaj też widać już postęp robót, ponieważ zakończyły się roboty związane z wzmocnieniem terenu przez najtrudniejszy odcinek Doliny Rzeki. Tutaj już wykonawca wykonuje nasypy pod przyszłą drogę. One są już praktycznie docelowej wysokości. W tej chwili trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Przy samej rzece oba przyczółki nowego mostu drogowego są już zabetonowane. W tej chwili trwa zbrojenie i szalowanie skrzydełek tego obiektu, także wkrótce też tutaj też już będzie można dochodzić z nasypami. Natomiast ten odcinek od rzeki do ulicy Poznańskiej, czyli ulicę od Rybackiej przez Słoneczną, tutaj trwają przebudowy kolidującej infrastruktury i wykonawca przygotowuje się do wymian i wzmocnień gruntu. Wiadomo, to jest tutaj ten odcinek, gdzie te grunty są nie najlepsze. Przekonaliśmy się o tym już przy pierwszym etapie ringu. No i tutaj sytuacja nie odbiega od tego, co już napotkaliśmy. Jeśli chodzi o inne przebudowy, zaczynając od części zachodniej miasta, ulica Banacha Grechuty. Jeśli chodzi o ulicę Grechuty, tutaj w 80% zakończone są już roboty brukarskie. Wykonawca wykonał podbudowy, instalacje. W tej chwili układane są już tutaj chodniki i w najbliższych dniach wykonawca rozpocznie pracę już stricte drogowe na skrzyżowaniu ulicy Grechuty z ulicą Ridla i Banacha i sukcesywnie będzie poruszał się ulicą Banacha w kierunku ulicy Zauchy i dalej Braila. Ulica Owocowa, Norweska, Duńska, najbardziej zaawansowane prace przy ulicy Owocowej. Tutaj ta pierwsza część jest już na gotowo. Tutaj są zarówno ciągi pieszo-rowerowe, jak i jezdnie wykonane już w docelowym układzie. Prace w tej chwili trwają zarówno w zakresie kanalizacji deszczowej, jak i drogowej. Dalej w kierunku ulicy Fińskiej, gdzie ten odcinek przebudowy będzie się kończył. Prace trwają także przy ulicy Norweskiej. Tutaj te prace toczą się od ulicy Kaszubskiej w kierunku ulicy Duńskiej. Czekamy w tej chwili jeszcze kilka dni na usunięcie kolizji gazowej przez właściciela sieci i bezpośrednio po usunięciu tej kolizji będzie możliwe puszczenie ruchu ulicą Norweską do ulicy Kaszubskiej, co umożliwi na rozpoczęcie prac dalej w kierunku ulicy Duńskiej. Stary Rynek, tutaj zaawansowane są prace archeologiczne, one są w znacznie większym zakresie niż pierwotnie przewidywała decyzja konserwatora zabytków, ale z uwagi na te liczne, bardzo cenne znaleziska, szczególnie te 14 grobów sprzed kilku tysięcy lat, decyzją konserwatora zakres został znacznie rozszerzony, ale też te prace postępują, uwalniając fronty do robót stricte drogowych. W tej chwili trwają prace związane z instalacjami wodnymi, sanitarnymi. W najbliższych dniach Polska Spółka Gazownictwa przebuduje kolidujący gazociąg, który idzie od ulicy Mostnika w kierunku ulicy Grodzkiej i to już pozwoli nam wejść na roboty drogowe tutaj w ciągu ulicy Grodzkiej, żeby jak najszybciej wykonać zarówno chodniki, jak i jezdnie i móc kontynuować ruch w tej części miasta. To ja chciałem zostać, tak, jeżeli pan pozwoli, panie dyrektorze, przy ulicy Grodzkiej. Kiedy ta ulica będzie już udostępniona kierowcom? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jaka tam będzie organizacja ruchu? Czy wyjeżdżając z ulicy Kowalskiej jeszcze wciąż będzie nakaz skrętu w prawo? Jak się dostać wtedy na ulicę Mostnika? Czy znowu przez podwórko, którego mieszkańcy się skarżą, że 800 samochodów dziennie im przejeżdża w jedną i w drugą stronę, łamiąc wszystkie możliwe przepisy, które tam obowiązują? Planujemy zakończyć całkowicie zakres drogowy w ciągu ulicy Grodzkiej, czyli będzie możliwy ruch zarówno w ulicę Kowalską, jak i w ulicę Mostnika, tak aby tutaj ta wschodnia część była już udostępniona zarówno pieszym kierującym, jak i rowerzystom. I będzie można skręcić z Kowalskiej w Mostnika? Z Kowalskiej w Mostnika nie. Tutaj będzie taka organizacja ruchu jak dotychczas, czyli będzie pierwszeństwo łamane tak zwane między ulicami Stary Rynek w ciągu ulicy Grodzkiej a Kowalską, natomiast nie będzie możliwości skrętu w lewo z ulicy Kowalskiej w ulicę Mostnika.
A most czołgowy i Łabędzi, co tam słychać w tych inwestycjach? Jeśli chodzi o most czołgowy, no to jest on zdemontowany, jest w tej chwili w częściach na terenie ZIM-u składowany. Natomiast znacznie ciekawsze rzeczy dzieją się z mostem Łabędzim. Przyczółki tego obiektu są już gotowe w całości. Wykonawca w tej chwili w swojej wytwórni, zresztą w Słupsku, co bardzo cenne, że te inwestycje też są realizowane rękoma słupskich przedsiębiorców. W tej chwili trwa już uzupełnianie konstrukcji łukowej i w pierwszej połowie lipca nowy, czerwony most czołgowy wróci na swoje miejsce. Przepraszam, tak, most Łabędzi. Także przewidujemy, że w połowie lipca zostanie zabetonowana płyta tego mostu Łabędziego, co pozwoli w sierpniu już udostępnić pieszym, rowerzystom i innym poruszającym się jednośladami w obu kierunkach całego nowego, przebudowanego obiektu. A będzie jakieś dodatkowe oznakowanie ulicy Bałtyckiej na ten najbliższy weekend, kiedy będzie ulica zamknięta pod wiaduktem? Tak, to może przejdziemy płynnie do planowanych utrudnień związanych z pewną modyfikacją harmonogramu robót związanych z przebudową stacji kolejowej Słupsk. Faktycznie od godziny 20 w piątek do godziny 5 w najbliższy poniedziałek wiadukt w ciągu ulic Bałtyckiej Portowej będzie zamknięty całkowicie. Przejazd pod wiaduktem. Objazdy zostaną wyznaczone ulicami dla pojazdów powyżej 3,2 metra, ulicami Wolności, 3 Maja, Rejtana, Braci Staniuków, Wernera do Portowej. Dla pozostałych pojazdów, które mają poniżej 3 m 20 cm, ten przejazd będzie ulicami Grunwaldzką i Poniatowskiego. No, wiemy, że na pewno będzie to znaczące utrudnienie, ale ważąc na szali całokształt tych utrudnień w dłuższym okresie, no zdecydowanie warto w czasie weekendu, kiedy są zdecydowanie mniejsze potoki pojazdów, ten wiadukt zamknąć, co pozwoli wykonawcy zoptymalizować siły robocze, tak żeby, tak jak zakładamy, na początku września otworzyć dwa pasy ruchu w obu kierunkach wiaduktu przy ulicy Szczecińskiej. A kolejny wiadukt? Tutaj się nic nie zmienia, początek lipca. Kolejny wiadukt, czyli przy ulicy Grunwaldzkiej i Poniatowskiego. Tutaj w tej chwili jeszcze wykonawca nie przedstawił ostatecznej organizacji ruchu. Także jak tylko będą propozycje ze strony wykonawcy, to będziemy Państwa o tym szczegółowo informować. Dziękuję. Dla uzupełnienia palety naszych inwestycji przypominam, że także przebudowujemy ulicę Niemcewicza i ten zakres pracy jest bardzo widoczny. Pamiętajcie, że zawsze przy tej okazji robimy zmianę w instalacji podziemnej. Plus oczywiście ulica, jeszcze jedną, którą realizujemy. Leszczyńskiego. Także Słupski jest rozkopany. Im za te niedogodności przepraszamy, ale cały czas mówię, zamknijmy oczy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało, kiedy się wszystkie prace skończą. Realizujemy także wszystkie remonty związane z otoczeniem szkół, placówek oświatowych, też z programu dopłat zewnętrznych. Panie dyrektorze, dziękuję. Trzymamy kciuki za powodzenie inwestycji. To jest ogrom prac, które realizuje jedna jednostka miejska. I proszę Państwa, Subventum to jest ta fundacja stworzona przez pana Dariusza Kloskowskiego i panią Beatę Kloskowską, która nauczyła nas tego, że można połączyć sport z rozrywką i edukacją. I kolejny pomysł, zapraszam bardzo serdecznie panią Beatę Kloskowską, Marcina Plusaka, rzecznika Słupskiego Szpitala i pana Jakuba Wawrzyniaka, specjalisty do spraw marketingu w Szpitalu Słupskim, żeby opowiedzieli o kolejnym projekcie dedykowanym myśli o tym, że mężczyźni szczególnie muszą dbać o swoje klejnoty. Zanim opowiemy o szczegółach, chciałam taką symboliczną koszulkę sprezentować pani prezydent, zapraszając jednocześnie do udziału w evencie, który już w najbliższą niedzielę na stadionie przy Alei Madaleńskiego. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum postanowiła zrobić ogromny ukłon w stronę męskiej części mieszkańców Słupska i naszego regionu, bo to są nasi partnerzy, nasi mężowie, to są nasi ojcowie i ojcowie naszych dzieci. Stąd pomysł, żeby
zadbać o ich zdrowie, odświeżyć pewne informacje i zadziałać profilaktycznie, a przy okazji właśnie pięknie zmobilizować część, tak, panów, część męską do pojawienia się na naszym evencie, nie tylko w charakterze biegaczy czy kijkarzy, ale również jako osoby, które podejdą, będą mogły porozmawiać z kimś kompetentnym, zadać czasami niewygodne pytania, które być może są wstydliwe, ale o takich medycznych sprawach za chwilę opowiedzą partnerzy naszej akcji. Ja chciałam Państwa serdecznie zaprosić w niedzielę na godzinę 9:00, rusza biuro zawodów i jeżeli będą tylko miejsca i będzie wolna lista, to zapraszamy do zapisów. Mamy kilka propozycji. Bieg taki symboliczny dla ojca z dzieckiem, dla rodziny, no nie wykluczamy również pań, które przybędą niekoniecznie z jajami, ale mogą przybyć z wąsami, tak jak na tej koszulce naszej tutaj charakterystyczny wąs jako pewien symbol. Taką koszulkę otrzyma każdy uczestnik biegu. Dodatkowo osoby, które wbiegną na metę, przejdą, bo również kijkarze mogą brać udział w naszej imprezie i biegacze na 7 km, kijkarze 5 km. No i właśnie ten symboliczny też przemarsz, przebieg. Każda osoba, która ukończy ten dystans zaplanowany, otrzyma również bity medal. I oprócz tej strefy takiej biegaczo-kijkarzowej zapraszamy Państwa właśnie też na część profilaktyczną, część, która będzie mieściła się na murawie głównej stadionu i tam Państwo będziecie mogli rodzinnie też spędzić czas, pokibicować naszym zawodnikom. Dlatego zapraszamy rodziny, bo uczyńmy ten Dzień Ojca niedzielny właśnie potraktujmy jako festyn, jako piękny czas i moment spędzenia tego czasu razem. Trasa będzie odbywała się po sąsiadującym z stadionem Lasku, więc dużo atrakcji, dużo miłych wrażeń, trasa zabezpieczona. No i proszę Państwa, dzięki naszym partnerom i osobom, które się włączyły, a to zadziałał cały subregion tutaj słupski, bo wstępnie również oprócz miasta i oprócz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który użycza nam stadion i daje do dyspozycji przebieralnie i miejsca na rozstawienie biura zawodów i na taką strefę gastronomiczną, włączyło się również starostwo powiatowe, zapowiedziały akces również gmina Kobylnica, gmina Redzikowa, dlatego kłaniamy się tutaj subregionowi, dlatego że my chcemy stanowić pewną całość. I dzięki właśnie wielu partnerom, którzy wspierają nas nie tylko finansowo, ale również wspierają nas czy nagrodami, czy fundacją jakichś giftów dla biegaczy, uczestników, może się to fantastyczne wydarzenie odbyć. Także chciałem zapytać o, jeżeli można, no właśnie, o tę strefę męską. Panowie, co zobaczymy, czego będziemy mogli doświadczyć, jakby panowie mogli? I przedstawmy się. Jarosław Wawrzyniak, Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie na to wydarzenie i za to, że możemy wspólnie tworzyć ten event. Na takim wydarzeniu nie może zabraknąć oczywiście namiotu SPM ZOZU, w którym będziemy prezentować szeroki zakres badań profilaktycznych oraz informacyjnych. Wykonywać będziemy badania poziomu cukru, ciśnienia. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających będą nasi koordynatorzy, którzy opowiedzą o opiece koordynowanej, którą realizujemy we wszystkich naszych 5 przychodniach, a także dietetycy. Będzie można skorzystać z bezpłatnych porad dietetycznych. Bieg z jajem nie zostanie z nami tylko do najbliższej niedzieli, ale będzie z nami tak naprawdę do końca lipca, ponieważ właśnie z tej okazji przygotowaliśmy specjalną promocję na badania w poradni urologicznej, która mieści się przy ulicy Łokietka 6. 25% zniżki na hasło Bieg z jajem. Możliwość rejestracji telefonicznej, także serdecznie zapraszamy. Macie się badać, panowie, to trzeba poprosić. No właśnie, to jest duży problem, znaczy my panowie, mężczyźni się nie badamy, albo badamy się za późno, albo w ogóle nie wiemy, że trzeba się badać tam też.
Wydaje mi się, że informacja o tym, że trzeba się badać, jest powszechnie znana. Bardzo często jest informacja na temat badań mammograficznych, badań cytologicznych. Jednakże ta urologia to chyba wynika z takiej męskiej natury. Jesteśmy tak naprawdę zawstydzeni, skryci. Często nie rozmawiamy o problemach, które nas dotyczą, a warto się badać. Naprawdę. Jak często powinniśmy iść na takie badania? Tutaj chyba odeślemy do lekarzy specjalistów, którzy będą z ramienia Słupskiego Szpitala właśnie na takim węcie. Tego przekażę głos panu Marcinowi Prusakowi. Tak, dzień dobry, Marcin Prusak, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Rzeczywiście my jako placówka specjalistyczna zapraszamy na badania specjalistyczne takie, czyli urolodzy. Będzie tam namiot nasz, w którym będzie urolog i pielęgniarka urologiczna. Można porozmawiać. Oczywiście warunki są takie, że nie zrobimy wprost badań. Wszyscy wiemy dlaczego, ale będzie można jakby skonfrontować swoje przekonania czy to, co potrzebujemy. Dodatkowo jeszcze będzie namiot kardiologiczny, kardiolog i pielęgniarka kardiologiczna. Tam również będą badania EKG, czyli dla wszystkich, którzy dbają o swoje serce i dla wszystkich, którzy biegają, jak najlepiej, jak najlepsze miejsce, ponieważ przez to proste badanie EKG można wykryć wszelkie jakieś niedomagania, które w naszym sercu się dzieją. No i plus do tego jeszcze dietetyczki szpitalne, które przedstawią to, jak mężczyźni powinni się odżywiać, rozwieją wszelkie mity takie, że jak mężczyzna, to tylko golonkę i piwo musi oczywiście spożywać. Nieprawda, może się odżywiać smacznie, zdrowo i tak, żeby to było dla niego sycące. Ja może powiem o tych badaniach, dlaczego właśnie te badania. Ja powiem tak, zarząd naszego szpitala jakby dba o to, żeby nie tylko leczyć ludzi, ale również, żeby prowadzić tą profilaktykę zdrowotną. W zeszłym roku mieliśmy taką imprezę dla matek z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka przed Słupskim Muzeum. W tym roku by się prawdopodobnie ona odbyła również, ale Fundacja Subventum zwróciła się do nas, żeby w tym roku może zrobić coś dla mężczyzn. Pomysł jak najbardziej godny naśladowania, ponieważ jak wynika z wszystkich naszych statystyk, mężczyźni gremialnie nie przychodzą na badania. Jeżeli robimy jakieś badania dla kobiet, kobiety tam się meldują w różnym wieku. Młodsze, oczywiście seniorki przeważają, ale są kobiety też w średnim wieku. Mężczyźni prawie w ogóle, a jeżeli przychodzą, to naprawdę w takim już bardzo seniorskim wieku, zaawansowanym wieku. Dlaczego? No pewnie dlatego, że mężczyźni w naszej kulturze to muszą być zawsze silni, zdrowi i w ogóle chłopaki nie płaczą. No ale to nieprawda, chłopaki płaczą, tylko że jak chłopaki płaczą, to już jest za późno na to, bo się wcześniej nie zbadali. Stąd właśnie apel do wszystkich mężczyzn, żeby się badać nie tylko urologicznie, ale też i wszystko to, co w naszym ciele może się zepsuć, może przestać funkcjonować, a z wiekiem to na pewno następuje. Jeżeli będziemy się badać już od samego początku, to możemy wykryć na bardzo wczesnym stadium wszelkie nasze choroby, no i przez to przeżyjemy dłużej, panowie, dla naszych kobiet. Czyli kto się zbada, ten ma jaja. Można tak powiedzieć, ponieważ żeby przyjść na takie badania, to trzeba pewien mit taki właśnie pokonać, tak? Że mężczyźni się nie badają, bo nie wiem, bo to jest niemęskie po prostu. Ale to nieprawda. Niemęskie jest właśnie poddać się tej chorobie i jakby nie zbadać się, nie wykorzystać tego, z czego można skorzystać i po prostu wtedy być niemęskim, bo można być frajerem po prostu, by się nie badałeś. Bardzo dziękuję Słupskiemu ZOZ-owi, pan Jakub Wawrzyniak, szpitalowi Marcin Prusak, który widać, że przeszedł już z diety golonka piwo na jednak lżejsze. Lżejsze piwo. Tak, i pani Beata Kloskowska, która jest głównym organizatorem tej strony sportowej. Naprawdę świetny pomysł. Panowie, prostata to jest choroba, która wcześniej wykryta naprawdę jest absolutnie wyleczalna, a nie wykryta prowadzi do nowotworu. O tym pamiętajcie. O kolejnym biegu. Biegu po ratuszu powie Rafał Szymański przy wsparciu pani Beaty Kloskowskiej, bo w dalszym ciągu Subventum jest głównym organizatorem pod patronatem prezydenta miasta biegu po schodach ratusza, bardzo trudnego biegu. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście z panią Beatą Kloskowską, z mężem pani Beaty, z panem Darkiem Kloskowskim i z Subventum Urząd Miasta organizuje drugi bieg na wieżę ratusza. To bieg z okazji 123. rocznicy urodzin ratusza 30 czerwca od godziny 10
9 będzie bieg, biuro zawodów będzie czynne wcześniej, już od godziny 9. Trudny bieg, ale Marcin Prusak już tutaj się deklaruje, że wystąpi 12 razy dla tych strongmanów, 12 razy na wieżę ratusza 180 stopni, ale też będą także sztafety dla tych, którzy nie podołają 12 razy, bo za pierwszym, drugim, trzecim razem jest łatwo, ale już później wcale nie jest tak łatwo. Będzie też taki przemarsz i tutaj zapraszamy mieszkańców, także miasta taki honorowy jakby bieg. Jeżeli ktoś nie może biec, może wtedy wejść na wieżę. Też będą dla każdego uczestnika medale. Zapraszamy, to będzie dziedziniec ratusza 30 czerwca, wtedy kiedy będą urodziny ratusza od godziny 10. Tam się będą działy właśnie rzeczy już sportowe. Tak jak powiedziałem, drugi bieg na wieżę ratusza. Tylko 123 zawodników może brać udział, więc zapraszamy do zapisów, które odbywają się na stronie Subventum. www.biegisubsk.pl. Zapraszam. Już są pierwsi chętni, już właściwie ta pula tych strongmanów, ci, którzy po 12 razy pobiegną, z podziałem na mężczyzn i kobiet, już właściwie się wypełnia, także jeżeli ktoś się nie chce spieszyć, to może okazać się, że to będzie za późno. Zapraszamy, to będzie drugi bieg na wieżę 30 czerwca. 12 razy w górę i w dół. 12 razy w górę i w dół, 180 stopni za jednym razem. Jednego dnia. W ciągu kilkudziesięciu minut tak naprawdę. Tak. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, pomysłodawcy Darkowi Kloskowskiemu, wyjątkowo go nie ma, ale też chciałam podziękować, ponieważ sam jest po trudnej operacji chirurgicznej, ortopedycznej, ale nie odpuszcza. Beato, przekaż pozdrowienia. Dziękuję. Powiedz mężowi, że fantastycznie go zastąpiłaś. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Spotykamy się na biegach na stadionie o 11:00. Zaczynamy bieg albo chód z kijkami w obronie męskości, a drugie i z inspiracji, żeby poszli się badać, a drugi 30 bieg po schodach Ratusza Słupskiego. Proszę Państwa, kończymy konferencję wystąpieniem pani Beaty Macedońskiej, szefowej Wydziału Współpracy, Promocji Kultury, która także organizuje w imieniu prezydent miasta Słupski budżet obywatelski. To ona powie nam, jakie zadania wpłynęły na kolejne rozdanie środków w ramach SPB. Szanowni Państwo, wpłynęły aż 63 zadania, co jest prawie rekordowe w związku z tym, że na przestrzeni realizacji budżetów obywatelskich od 2024 roku tylko raz mieliśmy powyżej 60 zadań. To był zeszły rok, myślę, że taki rok, który kończył pandemię i w którym mieszkańcom znowu jakby w duszy zagrało, że tak chcą wziąć udział w tym rozdaniu naprawdę dużych funduszy. Więc tak jak powiedziałam, w tym roku wpłynęły aż 63 zadania i muszę się tutaj trochę ściągawką podeprzeć. W kategorii aktywny Słupsk, czyli w tych projektach społecznych, wpłynęły aż 32 zadania. W kategorii aktywne szkoły jest to 7 zadań. W kategorii przyjazne osiedle 17 projektów, w tym myślę, że mieszkańcy mogą być zainteresowani, jak to będzie wyglądało w ich okręgu. W okręgu numer 1 to są 3 zadania, w okręgu numer 2 6 zadań, w okręgu numer 3 1 zadanie, w okręgu numer 4 7 zadań, a w kategorii wspólna sprawa, czyli tych infrastrukturalnych, ogólnomiejskich, jest to aż 7 projektów. Także to też chyba taka rekordowa liczba projektów na zadanie ogólnomiejskie. Może jest to związane też z tym, że zdecydowanie zwiększyliśmy środki na te poszczególne zadania, więc też dużo ciekawsze rzeczy można zrobić, a jak wiemy, wszystko teraz bardzo dużo kosztuje. Ja nie mogę Państwu powiedzieć, jakie wpłynęły zadania, dlatego że to, no, okazałoby się, że jako urzędnik nie jestem obiektywna, bo wiadomo, że gdzieś mi coś tam w duszy zagra na pewno bardziej. Poza tym przed nami przecież jeszcze ta cała pula wydarzeń związana chociażby z tym, że formalnie ocenimy te wnioski, merytorycznie ocenimy te wnioski i dopiero wtedy, gdzieś we wrześniu, poinformujemy Państwa, na ile z tych zadań będziecie mogli głosować. A samo głosowanie? Samo głosowanie rozpocznie się gdzieś końcówka września, początek października. A na takim dużym stopniu ogólności może Pani chociaż się odnieść do tego, jakie pomysły mieli mieszkańcy? No nie mogę tak za bardzo, dlatego że właściwie musiałabym od razu powiedzieć, czego dotyczą te zadania. Natomiast może powiem inną, taką bardzo ciekawą rzecz. Ponieważ od wielu lat zauważyliśmy, że jest taka liczba mieszkańców, którzy są niezwykle aktywni i tak można powiedzieć, że co roku spodziewamy się, że oni złożą te zadania, to tym bardziej nasze serca się cieszą, ponieważ w tym roku mnóstwo zadań wpłynęło od osób, których zupełnie nie znaliśmy, nigdy do tej pory nie odważyli się takiego zadania złożyć i są to zadania, nad którym jeszcze nigdy nie głosowaliśmy. Mieszkańcy proponują
stworzeniem miejsc wypoczynku, aktywności, relaksu? To o to chodzi w tych projektach? Głównie tak. Znaczy, no nie ukrywam, że jest kilka zadań takich bardziej związanych z przyziemnym, nie wiem, chodnikiem gdzieś tam w okolicy, czy wyjazdem z jakiejś ulicy, ale to jest naprawdę bardzo niewiele zadań. W większości to są takie zadania bardzo przyjemne, dzięki którym po prostu żyje nam się w mieście tak mile i sympatyczniej i zmuszają do aktywności. Brakowałoby mi jeszcze jednego i nad tym musimy się zastanowić, ponieważ mieszkańcy zgłaszają pomysły, zbierają głosy i na tym trochę kończy się ich rola. My realizujemy, czyli nasze jednostki miejskie, wykonawcze, zadania wynikające czasami z przetargu, które musimy ogłosić, są realizowane, budowane, ale wiecie, czego mi brakuje? Tego, żeby mieszkańcy potem byli gospodarzami tych miejsc, a nie oglądali się, że to musi być posprzątane, naprawione. Budżet będzie wtedy obywatelski, kiedy nie tylko zbierzemy głosy, ale kiedy będziemy naprawdę odpowiedzialni za miejsce, które zostało stworzone z naszego wspólnego budżetu. Kwota to jest prawie 4 miliony złotych. To jest naprawdę znacząca kwota. Tego do mieszkańców pójdzie więc sporo. Ale jedyne, o co czasami proszę, o to, żebyśmy dbali o porządek w tych miejscach, żebyśmy nie śmiecili, żebyśmy nie niszczyli, nie psuli, a jak się zepsuje w ramach naszej aktywności, czasami naprawili. To nie są wielkie rzeczy. To jest możliwe dzięki aktywności mieszkańców. Aktywność się nie może skończyć tylko na oddaniu głosu, bo to nie jest aktywność wystarczająca. Jak to zrobić? Myślę, że będziemy musieli nad tym jeszcze pracować. Proszę Państwa, kończymy tą informację.